Witajcie z placu firmy Korbanek. Dzisiaj znowu zobaczymy kolejną z naszych maszyn z oferty wolnej. Będzie to kombajn zbożowy Fendt 6335C. Wyposażony w header 7-metrowy free flow, czyli tradycyjny, nie tak jak poprzedni model z taśmą. Dodatkowo dołożony do niego jest stół do rzepaku z dwiema kosami. Oczywiście w wyposażeniu jest też wózek, tego tutaj nie widzimy. Kombajn, który ma przepracowane około 200 godzin, sprawdzimy sobie na liczniku dokładnie. Jak wiecie, część naszych kombajnów robi usługi, pokazy, więc te przebiegi niektóre mają bardzo małe. Ta maszyna jest bardzo ciekawą jednostką, jest to najnowszy model, który ma bardzo fajnie wyposażoną kabinę, zaraz do niej wejdziemy, zobaczymy. Tutaj widzicie rok produkcji 2016, na kołach 800, treleborgach, z tyłu również treleborgi 540 na 65 R24. Zaglądamy do środka kombajnu, widzimy podsiewacz o powierzchni 2,76 m, sita bardzo duże 5,58 m. Łączna powierzchnia czyszczenia to 8,64 m. Tutaj też ciekawostka. Końcówka sit jest tradycyjna, lamelkowa. Widać, że można tutaj przepuścić nawet długopis przez środek. Dół sit również jest tradycyjny, lamelkowy. Sito regulowane elektrycznie. Natomiast górne sito, to o czym mówiłem już przy kombajnie hybrydowym, mamy sita HC. Sita te mają takie przegródki tutaj, dole. Można je bardzo ładnie przymknąć. One świetnie zatrzymują kłosy, słomę, cały ten syf, który nam się zbiera, nie przepuszczając go na dolne sito, dzięki czemu jakość czyszczenia tego ziarna przez ten kombajn jest naprawdę imponująca. Na tle pozostałych kombajnów na rynku wydaje mi się, że jest to najfajniejsze rozwiązanie, najlepiej czyszczący kombajn. No, chyba że ktoś sobie tam w opcji w swoim kombajnie takie sito dołoży. Tutaj to jest standard. Rzut na wytrząsacze, czujniki na wytrząsaczach. Mamy oczywiście 6 wytrząsaczy. Zaraz jeszcze sobie na nie spojrzymy z góry. No i siekacz słomy. Eleganckie tutaj te nożyki. Ostrzone dwustronnie. O, bardzo fajny, bardzo fajnej jakości cięcia. Prezentowany kombajn wyposażony jest w układ pomłotowy o nazwie MCS+, czyli Multi-Crop Separator, dzięki czemu mamy bęben główny o średnicy 600 mm z 8 cepami, obciążnikami pomiędzy tymi cepami, żeby była większa siła bezwładności bębna. Klepisko, które ma połowę otworów z przodu zrobioną co 14 mm, druga połowa jest co 28, dzięki czemu jest większa przepustowość tego klepiska. Mamy odrzutnik i separator. I pod separatorem, to jest taka ciekawostka, jest klepisko, które można podnieść do góry. W sytuacji, kiedy kosimy uprawy łatwo oddzielające się, czyli materiał suchy, łatwo łamliwy, możemy to klepisko podnieść do góry, dzięki czemu nie będziemy dodatkowo niszczyć słomy, bo tak naprawdę do omłotu ten bęben dodatkowy nie jest potrzebny, sprawę załatwia bęben główny. Ok, zobaczmy pod osłonę. To wygląda wszystko tutaj. No i mamy wszystko na wierzchu, czujnik nie do młotów, wyprowadzone smarowniki i opisy bardzo tutaj wygodnie pokazujące, co ile godzin, co należy smarować. Tutaj mamy pokazane na przykład 50 godzin, 250, czyli praktycznie raz w sezonie. Wszystkie punkty naniesione. Z takich dziennych tak naprawdę to jest też tylko kilka smarowników do obsłużenia. Skrzynka narzędziowa.
zbiornik paliwa 620 litrów, zbiornika AdBlue to 80 litrów. A zobaczmy do góry. Otwieram tutaj sobie osłonę. Ładnie się odsuwa na bok. Dzięki czemu, tak jak widzicie, mamy teraz ładne dojście do drabinki. No i zobaczmy, co tam na górze. Obsługa kombajnu jest bardzo fajna. Widzimy tutaj wszystko wyprowadzone na wierzchu. Duży filtr powietrza. Tak samo tutaj mamy bardzo fajnie zrobiony dostęp do chłodnic. Kosz podnosimy do góry. Elegancko. Dostęp na pomoście bardzo, bardzo wygodny. Barierki zabezpieczające. Wejść sobie tutaj można bez problemu ze szczotkami, z czymkolwiek, żeby zadbać o czystość chłodnicy. No i podobnie jak w dużych kombajnach, mamy również pomost, a zresztą w małych też. Pomost, na który można wejść z barierką ochronną. Tutaj się pięknie blokuje. Można teraz zamknąć. Pomost można również podnieść, żeby dostać się do silnika, co mniejszym zaraz tutaj przynie. O. I widzimy silnik SISU 6-cylindrowy, 8,4 litra, 360 koni mocy maksymalnej. Bardzo elegancko. Tutaj można sobie jeszcze zajrzeć na wytrząsacze. 6 wytrząsaczy o długości 4256 mm, powierzchni 6,81 m, a łączna powierzchnia oddzielania razem z sklepiskiem to 9,06 m. Mamy tutaj bardzo wysokie stopnie, tak jak widzicie, z otworami w środku, i sam kształt wytrząsaczy jest tak skonstruowany, żeby maksymalnie duża część z wytrząsaczy była powierzchnią przepuszczającą, dzięki czemu wytrząsacze mają wyższą sprawność niż większość tych, które są stosowane w kombajnach konkurencji. Te ścianki pionowe są bardzo wąskie, przez co powyżej 90% powierzchni przepuszcza masę. Grzebienie są w standardzie. Jeśli chodzi o stopnie w tym kombajnie, możemy je tutaj w ten sposób ustawić. Możemy też oczywiście je obrócić na bok. Podobnie można to zrobić od góry. Zobaczmy pod osłonę. I też jak widać, wszystko bardzo ładnie tutaj na wierzchu. Punkty smarownicze wyprowadzone z tej oraz z tej strony. Przy okazji opisane, na ile godzin. Miejsce na ewentualne rzeczy, które byście sobie chcieli sami dołożyć. Schemat instalacji elektrycznej plus punktów smarowniczych. Też wszystko pięknie opisane. Każdy punkt w kombajnie graficznie zaprezentowany. Mamy tu opisane, co ile, czym należy konserwować. Wszystkie osłony można sobie tutaj albo z mocą klucza, albo śrubokręta dużego również bardzo szybko, sprawnie pootwierać. No i zaczep automatyczny, siekacz 88 noży. Kabina jest dość podobna do tej, którą znacie już z kombajnu hybrydowego, pokazaną w poprzednim odcinku. Mamy tutaj fotel amortyzowany pneumatycznie, fotel pasażera z chłodziarką również. Dodatkowo kolumnę kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach, podłokietnik ze schowkiem, cztery biegi. To jest ciekawostka w kombajnach Fenta, w tych większych modelach. Praktycznie nawet na trójce można kosić przy niskich wydajnościach, a
kombajn jest w stanie obsłużyć dzięki listwie Schumachera bardzo wysokie prędkości jazdy, nawet po kilkanaście kilometrów na godzinę. Mamy takie przypadki w Polsce, gdzie kombajny pracują bardzo szybko ze względu na bardzo, bardzo niskie plony na szóstych klasach. No i joystick. Kombajna serii C. Mamy dość podobne wyposażenie kabiny jak w modelu hybrydowym, który pokazywałem Wam w poprzednim odcinku. Mamy tutaj wszystkie punkty oświetleniowe w kombajnie. Wystarczy wcisnąć jeden guzik i nam się zapalają dane lampy. Mamy tutaj klimatronik, dodatkowo kierownicę grubą z kulką regulowaną w dwóch kierunkach. Na podłokietniku ten sam terminal, który w hybrydzie, który jest w wersjach Profi Plus ciągników, czteroczęściowy, ponad 10-calowy. Mamy tutaj pokazane wszystkie funkcje dotyczące jazdy, dotyczące omłotu, strat ziarna, szczelin, klepisk, siekacza, parametrów, zużycia paliwa, innych funkcji. Tutaj mamy kamerkę, możemy sobie powiększyć ją na cały ekran. Można przyłączać kamery, gdyby były dwie, w tym modelu akurat jest jedna. No i ponownie, już nie będę opowiadał wszystkiego, możecie sobie zajrzeć do poprzedniego odcinka, gdzie te funkcje wszystkie mówiłem, jeżeli chodzi o joystick, jeżeli chodzi o fingertipsy i o panel boczny. Tutaj, tak jak widzicie, nie ma guzika, to jest to, co mówiłem ostatnio, przy napędzie na cztery koła. Tutaj jest dodatkowy fingertips, którym się załącza. Lusterka, szerokokątne, regulowane elektrycznie. Bardzo fajnie skonstruowana jest ta kabina. Praktycznie tak jak widzicie, header mamy jak na tacy. Kabina jest bardzo przestronna, wygodna. Tutaj mamy oczywiście roletę, mamy nadmuchy w różnych miejscach, dzięki czemu ten komfort klimatronika tutaj pozwala na bardzo, bardzo fajną pracę. Otworzymy zbiornik ziarna. No i widzimy zbiornik ziarna. Drabinka w standardzie, w razie czego można sobie swobodnie do niego wejść. Zbiornik o pojemności 9000 litrów. Prędkości wysypu 105 litrów na sekundę. Rura, tak jak widzicie, otwiera się pod kątem 100 stopni, przez co troszeczkę wyprzedza. I jest bardzo ładnie widoczna z kabiny dla operatora. Widzimy też szybę w zbiorniku do kabiny, przez co możemy sobie w każdej chwili zajrzeć i zobaczyć, co mamy w zbiorniku. Ok, idziemy z powrotem do kabiny. Posłuchajmy pracy silnika naszej szóstki Sisu 8,4 litra. O! Troszkę obroty zmniejszymy. Silnik już wcześniej trochę rozgrzałem. Możemy mu trochę przygazować. Pozamykamy zbiornik. Ok. Oraz rurę. Przy okazji widzimy, co się dzieje z tyłu przez kamerkę. Rurka się zamknęła elegancko. Zbiornik, o, to jest już zamknięty. Dobra, obroty zmniejszamy. Możemy tutaj wyłączyć maszynkę. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Jeśli tak, zapraszam do pozostawienia łapki w górę, do zasubskrybowania naszego kanału, z dzwoneczkiem oczywiście. Zapraszam do komentowania, podzielcie się swoim zdaniem, które kombajny w tym segmencie dużych kombajnów klawiszowych 300-400 koni według Was są najwydajniejsze, które produkcje i dlaczego Waszym zdaniem wypadają lepiej niż inne. Podyskutujmy.
Zapraszam do oglądania kolejnych filmów i do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam.